Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu w TV Sochaczew. A dzisiaj gościem szczególnym naszej audycji jest Aldona Błaszczyk-Szostak. Dzień dobry. Właścicielka wydawnictwa Millennium Media, ale też TV Sochaczew. Czyli właściwie to my gościmy u Ciebie, a nie Ty u nas. Jest mi bardzo miło. Oprócz tego, że jesteś obecnie wydawcą, to jeszcze prowadzisz fundację. Tak. Jak fundacja się nazywa? Fundacja na Tropie imienia Janusza Szostaka. Aha. I czym się zajmuje fundacja? Fundacja generalnie zajmuje się poszukiwaniami zaginionych osób. Mhm. Genezą w ogóle powstania fundacji była myśl o poszukiwaniu zaginionych osób, ale przede wszystkim pomysłem na tą fundację też Janusza stricte to było poszukiwanie Iwony Wieczorek. Mhm. Bo Janusz zaczął, wydawaliśmy Reportera, magazyn Kryminalny Reporter. To był miesięcznik. To był miesięcznik od 2013 roku i w 2016 roku współpracował z nami Mikołaj Podolski, później i Marta Bilska. I oni podsunęli nam taki pomysł, że kurczę, takie są fora. Ta Iwona Wieczorek zaginęła w 2010 roku i do tej pory jest nieodnaleziona. Ta policja coś robi i nie robi, prawda, gdzieś tam i nic się nie dzieje, niby są poszukiwania. Więc tutaj Janusz stwierdził, Boże, no to taki w sumie, no, wyszła dziewczyna i nie wróciła, no nie? Taki prozaiczny, taki normalny, może nie tyle normalny, ale takie zwykłe zaginięcie, jak on to zawsze powtarzał. I to taki jest szum medialny, prawda? I są te fora, te bardzo takie dyskusyjne na temat, co się z nią stało, więc zainteresował się tym tematem. A powiedzmy sobie jeszcze, dlaczego Janusz się tym zainteresował? Bo Janusz był dziennikarzem przecież bardzo długo, prawda? I zajmował się też sprawami kryminalnymi, przestępstwami gospodarczymi i także porwaniami, zaginięciami. Tak. Janusz pracował, z tego co pamiętam, razem z Tobą, zresztą w Ekspresie Wieczornym i on był tam dyrektorem, kierownikiem działu sensacji, tak to nazwaliśmy. To był pierwszy dział zajmujący się takimi sprawami w Polsce. Potem powstał w Gazecie Wyborczej, potem w innych pismach taki dział. Do tej pory nie było, bo te działy sensacyjne były zawarte w normalnym dziale krajowym. I Janusz, no, tak jak pamiętam, miał zawsze takie zainteresowania tymi sprawami i pewnie przeniósł to. To była jego pasja. Tutaj. Tak, pasja właśnie. I wracając jeszcze właśnie do Iwony, bo po to też powstała fundacja Na Tropie w 2016 roku, żeby móc łatwiej poszukiwać Iwonę, mieć łatwy dostęp do akt i tak dalej. Chociaż dziennikarz jako śledczy tak samo oni mają, macie dostęp, prawda? I tak się zaczęło. Trzeba to sobie w sądzie wywalczyć przede wszystkim pozwoleniami. Więc tutaj Janusz mówi, a czemu nie? I zaczął się interesować, drążyć ten temat razem z Mikołajem i z Martą. Pojechał, pamiętam, do Gdańska. Zrobił chyba z 1000 zdjęć, pamiętam te zdjęcia, z tego co pamiętam, jak opowiadał. I to później było przepisywane. Ja przepisywałam, Marta przepisywała i tak powstało szereg artykułów w magazynie Reporter, a później ja mówię, kurczę, mówię, tyle tego masz, może byś książkę napisał. No i tak właśnie dzięki temu powstała książka. Ta pierwsza książka, która się nazywa Co się stało z Iwoną Wieczorek i ona powstała, zaczęliśmy ją pisać w 2018 roku i wtedy pamiętam, jak było tak głośno, że ona powstanie. Było też zamieszanie z mamą Iwony, gdzie ona później stwierdziła, że ona nic nie wie na ten temat, chociaż razem byliśmy na spotkaniu. Znaczy najpierw był Janusz na tym spotkaniu u mamy w mieszkaniu, później razem się spotkaliśmy na obiedzie. Po czym mama też powiedziała, że też chce chętnie ten ogródek zobaczyć, tę działkę. Może nie opowiadajmy całej treści książek, bo by nam się strasznie długo zeszło. Zachęćmy do tego, żeby Państwo kto nie przeczytał, to zachęcam. To bardzo interesujące sprawy i nigdzie Państwo indziej nie znajdziecie tej wiedzy, która tutaj się znajduje. Ale na kanwie tutaj książek Janusza, Co się stało z Iwoną Wieczorek i Kto zabił Iwonę Wieczorek, powstało szereg artykułów. I ja codziennie mam alert włączony na swojej skrzynce mailowej i codziennie dostaję jakiś alert, gdzie
dziennikarze powołują się na książki Janusza, na jego zapiski. Powstał też film. I powstał też film. Discovery tak, chyba nakręciły, że dobrze pamiętam. Nie, to było sprzedane do Netflixa później. TVN to kręcił, z tego co pamiętam, tak, bo sama w nim występowałam. TVN, Discovery to prawie to samo. Prawie to samo, tak. Do czego zmierzam? Jak miała wyjść ta książka, to wtedy policja się zaczęła, wznowiła poszukiwanie w Parku Reagana. I pamiętam, oglądamy telewizję. W Gdańsku. W Gdańsku, tak. Oglądamy chyba Teleexpress. Mówi, a Janusz mówi, jeszcze wcześniej do mnie powiedział, zobaczysz, zaraz wznowią poszukiwania, bo się robi głośno, że powstaje książka, publikacja. No i tak oczywiście, tak było, no nie? I powiedzmy jeszcze na koniec, że obecnie Archiwum X zajmuje się poszukiwaniem śladów. Tak, Wolny Wieczorek. Archiwum X zajęło się poszukiwaniem. Jak my jeszcze Janusz żył, szukaliśmy na działkach, to już wtedy pamiętam, to było przekazane do Krakowa, Gdańska. No to taka jest ciekawa historia. Mamy tutaj dużo książek, może opowiedz trochę o tych książkach pozostałych, bo jest ich w sumie ich jest 14. W ciągu ostatnich 5 lat życia Janusza, ostatnich 5 lat życia Janusza powstały te książki, gdzie zawsze zaznaczał, że za późno się zajął tym pisaniem, ale nie miał czasu, bo zawsze coś tam było. A to wydawnictwo przecież, tak, Ekspres Wiedzy Sochaczewski, prawda? Tak, bo w 2002 roku założyliśmy Ekspres Sochaczewski. Ekspres Wieczorny i tutaj też skupiał się też na działalności lokalnej, bo to taki człowiek orkiestra był, pamiętam, zresztą sam wiesz. Tak. Dużo działał, dużo wymyślał, dużo projektów też powstało dzięki niemu. Powstało, też wymyślił Święto Bzury, takie na koniec lata, żeby mieszkańcy mogli się gdzieś tam razem spotkać nad Bzurą i świętować, prawda? Patron Świętego Mikołaja. A, patron Świętego Mikołaja, to też taka pomoc dla dzieci biednych. Też to trwało dosyć długo i to bardzo wiele osób było w to zaangażowanych, pamiętam. Wiele z tych książek traktuje o sprawach kryminalnych, sensacyjnych, prawda? Tak. Bo Janusz przez całe swoje dziennikarskie życie, no może nie przez całe, ale przez większość, zajmował się właśnie takimi sprawami. Pewnie potem, wykorzystując tę swoją wiedzę i talent, no pisał po kolei te książki. Oprócz może Widziadeł, prawda? Bo to już nie jest nie kryminalne, nie sensacja. Ale to jest też wspaniale książka napisana, opowiadająca o takich niesamowitych zdarzeniach, które ludziom się przytrafią. Paranormalnych. Tak. I nawet w Sochaczewie, prawda? Tak, bo tu jest też historia Sochaczewa. Jest historia Sochaczewa tej dziewczynki. No, teraz obecnie to już jest dorosła kobieta. Gdzie tam te kaski... przedmioty latały po domu. To było niewyjaśnione do tej pory zresztą, co to jest do tej pory. To było bardzo głośne. To tak, lata 80. z tego, co ja pamiętam. Nawet biskup przyjeżdżał. Tak, nawet biskup, policja, no tak. dużo. Chyba wojsko nawet, z tego, co pamiętam. Oni no mnóstwo ludzi się tym interesowało, to było bardzo głośne. Tam latały widelce, oni chodzili, pamiętam, w kaskach chyba. Różne przedmioty. Też. Tak. Tu są zdjęcia zresztą w tej książce, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to polecamy, bo naprawdę bardzo ciekawie napisana, to jest raz, a dwa, no bardzo ciekawe tematy poruszy. I ona była poświęcona, ta książka była poświęcona rodzicom Janusza, zmarłym rodzicom Janusza. Ja pamiętam, jak on szukał cytatu i mówi, zobacz ten. Ja mówię, tak, oczywiście. I jest, tu jeszcze jest zawarta historia Kasperka, to jest dosyć taka znana historia, to też jakieś lata 2000, gdzie to dziecko w wieku 4 lat, nie, 7 chyba, wiedziało, kiedy umrze. On mówił, biegnę kilkoma językami, gdzie się nawet nie uczył, ale tutaj też zachęcamy do lektury, bo to można więcej sobie przeczytać i niestety to dziecko przepowiedziało własną śmierć i zginęło. To jest takie niesamowite. Większość z tych książek to są, można powiedzieć, takie dokumenty, prawda? Bo to jest oparte są na prawdziwych wydarzeniach. Chyba jedyną, która jest fabularną książką, jest Otchłań Grzechu. Tak, bardzo polecam tę książkę. To jest powieść, która jest nasycona, opowiada o ludziach złych, którzy się urodzili po to, żeby czynić zło. Jest to, jak wiemy, zło zawsze no nie zwycięża, prawda, ale to... niestety się pojawia. No niestety się pojawia i tutaj część, część tej książki też jest trochę oparta na faktach autentycznych. Dzieje się to w Gdańsku, więc tutaj bardzo chętnie polecam. Tu miała być trylogia stworzona z tych... to była pierwsza z części Reporter, sagi Reporter. No niestety Janusz zmarł.
nie zdążył dokończyć. Ta książka też się trochę dziwnie kończy, ale zachęcam, bo to jest taki fajny thriller, który się czyta no, błyskawicznie. Fantastyczna fabuła. Jak ktoś jest zawzięty na literaturę, to w jedną noc i jeden dzień może przeczytać. Tak, ja to bardzo szybko przeczytałam. Bo nie chcę się od tego odrywać. Bo tutaj ona też w sumie była dedykowana jako pierwsza książka dla mnie. To jestem mu wdzięczna bardzo. Powiedzmy też może o takich wydawnictwach dotyczących stricte Sochaczewa, czyli Spacerkiem po Sochaczewie, prawda? To jest pierwsza część, druga? Pierwsza i druga część. A druga jaki ma tytuł? Dawno temu w Sochaczewie. I to było wydane przez wydawnictwo Millennium Media w 2011 chyba i 2008 roku, bo ona się dosyć taką popularnością cieszyła i to jest zbiór takich historii o dawnym Sochaczewie i o dawnych mieszkańcach, więc tutaj bardzo też to można to nabyć online. Spacerkiem po Sochaczewie to jest zbiór takich historii, relacji pisanych przez różnych ludzi. Przez różnych ludzi, poza tym też na tematy takie społeczne, sportowe, koncertowe, prawda? Tutaj chyba zespół pana Czubackiego też jest między innymi dawnego burmistrza. Natomiast ja zacznę genezę w ogóle powstania tych książek. To powstało w wydawnictwo Harde, pamiętam, bo była rozmowa z wydawnictwem Super Expressu. Oni nie mieli własnego wydawnictwa. I tutaj nasz wspólny znajomy Janusz, mój i Janusza, pan Janusz Snarski, stwierdził, że Janusz, możesz coś napisać i tak dalej i umówił nas z panią prezes. Nie pamiętam, jak to wydawnictwo się nazywa, Super Expressu, ale mniejsza z tym. I tutaj powstała taka myśl, że to będą śledztwa Szostaka i tak naprawdę to taką ciekawostką jest to, że powstało wydawnictwo po to, żeby wydawać Janusza książki. I z pierwszych książek właśnie była historia masy. A historia masy się zaczęła stąd, że tutaj pamiętam, że chyba w reporterze coś było napisane, czy Janusz na Facebooku coś na temat, tam jakaś polemika między... Pokaż mi tę książkę, jak wygląda okładka, bo gdzieś się na tu jest jeszcze tutaj, jedną sekundę. Polemika była między masą, a jakimś jego takim, no też kolegą, który później tam gdzieś się nie odzywali i tak dalej. I Janusz się w to włączył, bo on coś tam napisał. No i masa zadzwonił do niego, pan Jarosław, zadzwonił z wielką pretensją, że będzie proces. No i była kłótnia. Była dosyć długa ta kłótnia, ta polemika trwała dosyć długo. W końcu się pogodzili, stwierdzili, że oni się spotkają i napiszą książkę. Ja pamiętam, że na pierwszym spotkaniu tutaj byłam, gdzieś tam chyba do Łodzi pojechaliśmy, bo tam masa mieszka. Bardzo to była ciekawa rozmowa, konstruktywna i później dzięki temu też powstały te książki, no nie? Ja pamiętam, że Janusz miał taki dar właśnie, że nie czuł lęku przed osobami, które były uznawane za groźne. Czyli nie bał się bandytów, nie bał się żadnych gangsterów, którzy wtedy budzili powszechny strach. I czy to Masa, czy Słowik, przecież bandyci. Prędzej czy później się dogadywali z Januszem, prawda? Tak. I decydowali się nawet na wspólne pisanie książek. Tak, gdzieś tu mamy Słowika. Powinien być. Kurczę. Mamy. Słowik to jest właśnie też ciekawa. Słowik skazany na bycie gangsterem. To też jest ciekawa historia, ponieważ Słowik unikał dziennikarzy, tak samo jak policjantów, uważał ich za psy. I nie chciał w ogóle rozmawiać. Nie uważał ani dziennikarzy, ani uważał, że dziennikarze kłamią. Więc tutaj, jak Janusz zbierał informacje do tych książek, Komando Śmierci, Więzienne Gangsterskie Egzekucje, czy Byłam Dziewczyną Mafii, gdzie między innymi jeździł do aresztu w Białołęce, gdzie czekali na wyroki ci starzy gangsterzy bruszkowscy i między innymi był też Słowik. I był też taki groźny bandyta Wojtas, kierownik, to był gangster Mokotowski. Z gangu Obcinacze Palcy. Między innymi on chyba był zamieszany, bardzo groźny. Spor w porwanie tutaj Ewelinny Bałdygi. Jest to podejrzewane. Znaczy na pewno tak. I tutaj Janusz podczas rozmowy tak po prostu powiedział, że chętnie, bo wiedział, że tutaj Słowik jest w tym areszcie na Białołęce. I mówi, że chętnie by porozmawiał z nim, chociaż kilka zdań zamienił, bo ten pomysł napisania w ogóle, nie wiem, może reportażu, jakiegoś artykułu, to tak już miał w głowie gdzieś w 2018 roku, bo on mi to często powtarzał.
Natomiast, no i on tak sobie rozmawiali na temat właśnie tutaj, bo to głównie chodziło o napisanie książki Byłam dziewczyną mafii, którą też chętnie polecam, to jest historia dziewczyny, bardzo poruszająca i bardzo duża, taka wnosząca dla dziewczyn, które pouczająca, żeby się nie zadawały z, takim, no, z takimi ludźmi, prawda? I, no i dobra, rozmawiał, puścił, po prostu powiedział, że co by tam chciał, że jego tam, nie wiem, takim marzeniem jest porozmawiać ze Słowikiem, no, prawda, bo chciałby coś tam napisać. No i na tym się skończyło. I pamiętam, jak on przyjechał z tego aresztu i też mi to opowiadał, o, rozmawiałam i tak zobaczymy, jak się rozwinie. I on sobie zapomniał już o tym. I w którymś momencie też pojechał chyba też zbierać dalsze te informacje, dalsze materiały do książek. No i siedział w pomieszczeniu tam, gdzie osadzeni spotykają się z adwokatami. I w pewnym momencie otworzyły się drzwi z takim petem. Wszedł facet, dosyć wysoki, i mówi, że Janusz go w sumie trochę wystraszył. Mówi, no nie znam gościa, no nie? I w ogóle na niego nie czeka przede wszystkim. I on mówi, że on jest menadżerem takim artystycznym pana Słowika i pana Andrzeja i co, i on by chciał przyjść i porozmawiać, że pan Andrzej jednak by zgodził się na to, żeby porozmawiać z tobą, ale ma jeden warunek, a warunkiem takim było to, że Andrzej wydał, Słowik wydał pierwszą książkę Rozmowy z Zagrobu, coś takiego w 2001 roku. I ona była nadana, wydrukowana w małym nakładzie i ona później bardzo szybko została wycofana przez UOP z księgarni, co go bardzo smuciło. I on chciał, żeby ta książka była zawarta w tej książce. No i szereg później tutaj takich ciekawostek, których na pewno no, nigdzie nie znajdziecie. I co ciekawe, jak przebiegała praca nad tą książką, to było dosyć ciekawe, bo Janusz wysyłał przez adwokata pytania, a Andrzej Z. Odpowiadał na te pytania, pisząc ręcznie. Bardzo ładny charakter pisma, bo ja je przepisywałam, te jego odpowiedzi. Natomiast to były takie krótkie, tak, nie, Boże, i coś tam może dwa, trzy zdania i to trzeba było rozwijać. Później te informacje były trochę szersze dzięki pani mecenas, pana Słowika. I tak, i to taka jest ciekawostka, bo sądzę, że już nigdy nie powstanie, bo w którymś momencie przed wydaniem on chciał się wycofać, ale już to już było za późno. No, Słowik, no, to jest barwna postać. Tak, bardzo, bardzo. Jeden postać, z najbardziej rozpoznawalnych gangsterów lat, powiedzmy, 90. i początku XXI wieku, tak? Tak, no, dosyć taką miał podejrzewaną przykrą historię, taką, która wygenerowała jego tutaj, że on wszedł na taką ścieżkę, jaką zszedł po prostu. Tak naprawdę życie pokierowało go tak, że on nie miał innego wyjścia. Tak. No, ale to trzeba sobie, jak ktoś nie zna, to bardzo zachęcam do lektury. Jest w księgarniach w Empiku, można online kupić na czytnikach i tak dalej. Co by tu jeszcze powiedzieć o urbanych śladach? To też jest zbiór historii osób zaginionych. To są te sprawy takie bardziej znane i nieznane. Między innymi jest tutaj rozmowa z tatą Krzysztofa Olewnika. Też bardzo znana sprawa. Tak, bardzo znana sprawa. Tutaj też wiele rzeczy się dowiedzieliśmy, których nie wiedzieliśmy. Tutaj pan ojciec Krzysztofa dużo nam opowiedział. Bardzo często bywał w naszym domu. Zresztą Janusz u niego również. Napisał też o Ewelinie Bałdyce, ale też jest takie dziwne to porwanie. Ale to między innymi jest tutaj Wojtas zamieszany, ten gang obcinaczy palcy. Natomiast tutaj jest historia zawarta Joanny Gibner, którą my znaleźliśmy w Jeziorze Dywickim w 2020 roku. Ona też była bardzo długo poszukiwana. Ona zaginęła 23 lata temu. To teraz będzie więcej, prawda? Bo ja mówię w tym czasie, kiedy my... Ona zaginęła w 96 roku we wrześniu. To też jest taka dosyć smutna historia, bo dziewczyna poznała swojego mężczyznę na dyskotece, ale robiąc głupotę taką, że chciała zrobić swojemu dawnemu chłopakowi na złość.
No, co się okazało, no niestety to nie był odpowiedni partner dla niej. Znali się 3 miesiące, ona postanowiła wziąć ślub, gdzie tam mama się też przeciwstawiała. No niestety ślub był wzięty w sierpniu, a dziewczyna już 17 chyba września nie żyła. Nie mówmy, co się dostało. Tak, dalej, tak, tak. Każdy natomiast sobie to przeczytać. Jest ciekawa historia, która też daje do myślenia młodym dziewczynom, że trzeba uważać, kogo się poznaje. To jest takie pouczające też. To też jest ważne, że dzięki waszemu uporowi ta dziewczyna, czy zwłoki tej dziewczyny zostały odnalezione, prawda? Tak, 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 bo my, znaczy mój mąż przyrzekł mamie Joanny, pani Danusi, zresztą ja do tej pory mam z nią bardzo dobry kontakt, że my ją znajdziemy. My w 2019 roku no nie zdążyliśmy, tak, nie mieliśmy takich warunków, bo się później po prostu pogoda zepsuła. Ale obiecaliśmy, że w 2020 roku wrócimy i tutaj do nas zgłosił się Marcel Korkuś. To każdy wie, kto to jest, był taki słynny płetwonurek. I dzięki niemu też to, dzięki niemu te zwłoki zostały wydobyte, które przeleżały 24 lata w jeziorze. I ta historia właśnie Joanny to jest jedna z... Ten jej mąż został skazany na 15 lat więzienia i to był pierwsza sprawa poszlakowa w Polsce. I to jest takie dosyć istotne, bo studenci prawa się też uczą o tej sprawie. Jeszcze jest zaginiony Mateusz Żukowski. To też jest 10-latek, który zaginął też w 2007 roku, to jest spod Zamościa, z miejscowości Ujazdów. I jeszcze jest też dziwne zaginięcie Kingi Kozak, która zaginęła w 2018 roku, wyszła z domu po rozwodzie z mężem, wyszła bez torebki, bez dokumentów i zaginęła, a mąż za 3 dni się powiesił w ich własnym domu. To też jest takie tragiczne, tak? I tutaj rodzice walczą o to, co się z ich córką stało. Zachęcam do lektury, bo naprawdę jest tutaj dużo takich wątków. Tak, tak, ale no niestety tutaj te wątki się nie kończą happy endem, bo niektóre sprawy się kończą szczęśliwie, a tutaj niestety nie. Natomiast tu jeszcze powstała jedna książka, która jest w wersji elektronicznej, bo po śmierci Janusza nie została wydana w papierowo. Też zaginieni. I to też jest szereg takich historii, ale to jest bardziej z dziećmi związane. No wiele moglibyśmy jeszcze opowiadać o tych książkach, bo ja jeszcze też bardzo powiem autora. A jeszcze powiem o tej książce, ponieważ to jest ostatnia książka. I ona przyjechała zaraz po śmierci Janusza, on się nie doczekał. I to jest takie przykre, bo on czekał na tą książkę bardzo, a nie doczekał się. I najbardziej to jest przykre dla mnie, że ona, ta paczka przyjechała, bo to my dostajemy egzemplarze takie dla siebie. Nie przyjechała po śmierci. O, smutne. Tak. Bardzo smutne. Natomiast tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, że my razem wspólnie napisaliśmy biografię mojego męża. Tak. Tak, to też. Właśnie miałem o tym powiedzieć, że jakby prezentując te wszystkie książki, chcemy spiąć tą rozmowę naszą takim podsumowaniem, że wkrótce, bo my się. Za kilka tygodni najpierw. No myślę, że tak. Obiecane mamy między kwietniem a czerwcem, bo też dużo ludzi się pyta o biografia Janusza Szostaka. Tak. Myślę, że też może być dla Państwa, dla wszystkich czytelników zaskoczeniem, bo jest to jakby zupełnie nowa formuła napisania takiej biografii. Jest to w zasadzie autobiografia, ale biografia. W związku z tym, ponieważ Janusz, tak jak w Widziadłach, wierzył w to, że światy się przenikają. Bo światy się przenikają. Więc tu też jakby w tej biografii, nazwijmy to tak, te światy się przenikają. Przenikają jest się. Tak napisane, tak. Jakby on mówił o sobie, prawda? Myślę, że jest. I wiele jest elementów z tych książek, które wydane są, ale też takich spraw, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Oczywiście gdzieś w artykułach się znajdowały. Tak, tak. Natomiast no, mnóstwo ciekawych rzeczy na pewno. No trochę historii takiej osobistej, mojej i Janusza, naszego dziecka. Natomiast niektórzy, jeszcze wracając do tych książek gangsterskich, to niektórzy się nie pytali, czy ja się boję. Szczerze, ja się nie bałam przy Januszu, bo wiedziałam, że nic mi nie grozi. On był takim człowiekiem, który potrafił rozmawiać z każdym i
Ja wiem, że on czasami był konfliktowy, bo walczył o swoje, zresztą wiesz, prawda? Ale potrafił rozmawiać z każdym i tutaj on się bardzo dobrze dogadywał z tymi ludźmi i ja nigdy nie czułam jakiegoś lęku, naprawdę nie czułam, gdzie moi znajomi mówią: Aldona, czy ty się nie boisz? Masz syna gdzieś tam w innym mieście na studiach? Ja mówię: nie, nie boję się, po prostu się nie bałam nigdy. Teraz może się bardziej boję, chociaż nie wiem, sądzę, że nie mam o co, bo po śmierci Janusza też miałam jakieś tam pogróżki i tak dalej. No niestety musiałam poblokować swoje wszystkie media społecznościowe, ale no, niektórzy jeszcze się do tej pory do mnie dobijają, natomiast ja nie odpowiadam i nie wchodzę w ogóle w żadne dyskusje na ten temat, szczególnie Iwony Wieczorek. Ja myślę właśnie, że te sprawy, które nie są do końca rozwiązane, że one takie mają konsekwencje, bo są po prostu ludzie, którzy są zainteresowani, żeby ukrywać prawdę o tych tak, sprawach. Tak, a tutaj jest niestety ewidentnie, zresztą nawet jak ja rozmawiam z panem Diaszem, czy z panem Siewiertem, no to jest ewidentne, to jest zamiatanie. Ci koledzy Iwony i przyjaciele Iwony, oni dokładnie wiedzieli, oni wiedzą, prawdopodobnie wiedzą, tylko że oni ukrywają. To jest jakaś taka zmowa milczenia i tyle. Jak to w przypadku tak. zbrodni zawsze jest jakaś zmowa milczenia. Ale zbrodnia nigdy nie jest doskonała, prawda? Tak, będziemy kończyć chyba, tak. bo jakby no, czasu na to. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w tym programie. Mam nadzieję, że był ciekawy. Na pewno był ciekawy, bo te książki są niezwykle interesujące. Zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam do lajkowania, jak to się dziś popularnie mówi. I zapraszam na następny program. A dziś gościem, właściwie my byliśmy gościem, Aldony Błaszczyk-Szostak, wiceprezes Fundacji Na Tropie i prezes wydawnictwa Millennium Media Aldona Błaszczyk-Szostak. Dziękuję bardzo. Również było miło gościć Państwa. Dziękujemy.